Do zdarzenia doszło 24 maja na drodze między Jodłownikiem a Woliborzem. Po przybyciu zastępu z Ząbkowic Śląskich na miejscu zdarzenia mieliśmy dwa zastępy z JRG z Dzierżoniów oraz jeden zastęp OSP. Na miejscu były dwa auta. Doszło tutaj do kolizji. Nikt nie ucierpiał. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oceny, czy nikt nie ucierpiał, wsparcia psychicznego i udzielenia KPP osobom poszkodowanym, jeżeli takie by były. Tutaj na szczęście nie było nikogo, więc wystarczyło wsparcie psychiczne. Na czas działań droga była zablokowana, żeby sprawdzić, czy się nikomu nic nie stało.